Dzień dobry, witam Państwa w studiu telewizji w Polsce na kongresie Polska Wielki Projekt. Naszym gościem jest pan profesor Michał Adam Michalski z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Skończył się przed chwilą panel poświęcony rodzinie. Kwestie, które Państwo omawialiście, były bardzo i ogólne i szczegółowe, bo dotyczyły w ogóle kondycji rodziny w Polsce. Ja chciałem pana zapytać, jak pan określił kondycję polskiej rodziny, zarówno pod takim względem materialnym, ale też i socjologicznym czy kulturowym. Czy ta kondycja jest coraz lepsza, czy może pod jednym względem jest coraz lepiej, a pod innym względem jest trudniej. Może trudniej po prostu funkcjonować rodzinie w takich czasach jak obecny. Jak pan sądzi? Dziękuję. Zacznę od wymiaru ekonomicznego, bo myślę, że tu jest odpowiedź jest dosyć taka jednolita. Jeśli chodzi o wszystkie rodziny, myślę, że w ostatnich kilku latach, po części także oczywiście z tytułu programu 500+, i różnych innych programów też prorodzinnych, społecznych, które zostały wprowadzone, myślę, że polskie rodziny dzisiaj żyją na niezłym poziomie. Oczywiście, gdybyśmy to zaczęli porównywać do krajów zachodnich, to oczywiście te różnice jeszcze są, natomiast jest to rzeczywiście poziom wyższy niż kilka lat temu. Tu warto chociażby zwrócić uwagę na to, że jednym z takich trwałych efektów programu 500+ jest to, że ubóstwo wśród dzieci zostało właściwie w ponad 90% zlikwidowane, co oczywiście pokazuje, że jeden z bardzo poważnych problemów, z którymi polskie rodziny się borykały, został rozwiązany. Spoglądając na perspektywę pozaekonomiczną, czyli kwestie społeczne, psychologiczne, to myślę, że tutaj mamy obraz już bardziej złożony, bardziej różnorodny także. Także myślę, że czas pandemii też nasilił pewne trudności. Mówi się także, że te dobre rodziny zostały przez pandemię wzmocnione, a te rodziny, które z jakimiś problemami sobie radziły, zmagały się, tam niektóre problemy się nasiliły, ale myślę, że tutaj czas jeszcze poczekać na konkretne wyniki badań, które nam to pokażą. Natomiast wiemy już, chociażby z badań młodzieży i dzieci, że problemy psychologiczne zwiększyły się, wzrosła w związku z tym potrzeba pomocy psychologicznej w szkołach, placówkach edukacyjnych i tu niewątpliwie mamy rosnący problem, co można powiedzieć, pozwala powiedzieć, że no przecież dzieci i młodzież żyją w rodzinach, stąd myślę, że można powiedzieć, że w ostatnich kilku latach pewne problemy psychologiczne głównie się nasiliły. No i oczywiście mamy problem demograficzny, o którym się mówi na szczęście coraz więcej, coraz szerzej, gdzie rzeczywiście dzietność polska, chociaż w ostatnich kilku latach ona lekko wzrastała, fluktuowała, można powiedzieć, to jednak ciągle jesteśmy na poziomie, który nie jest satysfakcjonujący, który będzie generował, może generować konkretne wyzwania i problemy w przyszłości, jeżeli sobie z tym wyzwaniem nie poradzimy. Właśnie, jak wygląda kondycja polskiej rodziny na tle Unii Europejskiej, a czy może inaczej jeszcze, czy Unia Europejska ma jakąś strategię, czy w jakiś sposób wspiera rodziny, czy na poziomie właśnie Brukseli istnieją jakieś programy, które pomagają rodzinie, w jakiś sposób motywują ją, pomagają wychowywać, wspierają finansowo, czy tutaj Unia idzie jednak w inną stronę. Polska posiada strategię, czy przygotowuje strategię, to jest strategia demograficzna wprawdzie, ale ona w dużym stopniu jest strategią rodzinną czy prorodzinną. Czy w Unii Europejskiej widzi pan podobne tendencje? Gdyby tak szybko porównać, to myślę, że ilość inicjatyw, działań, pomysłów też czy dyskusji poświęconych rodzinie i polityce prorodzinnej w Polsce jest nieporównanie większa niż w Unii Europejskiej, myśląc w kategoriach instytucji unijnych, bo nie chcę tutaj, nie jestem też w stanie zrobić takich bezpośrednich odniesień do innych krajów Unii, bo to by też wymagało więcej czasu. Natomiast myślę, że tak patrząc na ogólny obraz polityki Unii Europejskiej, to rodzina wydaje się nie być w ogóle takim konkretnym też adresatem działań i polityk Unii Europejskiej. Ktoś kiedyś trafnie powiedział,
że właściwie Unia Europejska widzi raczej jednostkę niż rodzinę, a więc kierując swoje różne działania, dokumenty, regulacje, adresatem jest pojedynczy obywatel, a rodzina właściwie znika trochę z horyzontu. Gdzieś w dokumentach Unii Europejskiej niedawno pojawiły się informacje, że wyzwanie demograficzne jest obecne. Natomiast myśląc takimi kategoriami, jak my jesteśmy w ostatnich latach też przyzwyczajeni w Polsce, to nie mamy takiej koncepcji mówienia o polityce prorodzinnej. Raczej mówi się o tym, że właściwie w polityce Unia Europejska powinna reagować na zmiany w przestrzeni społecznej i starać się wszystkie możliwe też sytuacje rodzinne, bo tak to się też nazywa, obejmować swoimi jakimiś działaniami czy troską. A więc nie ma tutaj takiego jednoznacznego, można powiedzieć, mianownika prorodzinnego i prodemograficznego, jak to widzimy w Polsce, co moim zdaniem w długiej perspektywie działa na niekorzyść, będzie działało na niekorzyść Unii Europejskiej. Pytanie jest takie, czy rzeczywiście z tej drogi Unia w którymś momencie zacznie zawracać, bo to, że zjawiska wręcz antyrodzinne, tak, czy podważające w ogóle znaczenie rodziny dla funkcjonowania społeczeństwa mają miejsce w Unii Europejskiej, to dobrze wiemy. I różne projekty prawne też, które mają tak naprawdę też przebudowywać tradycyjny porządek prawny i porządek społeczny też jednocześnie, że takie projekty oczywiście są regularnie gdzieś tworzone i wdrażane, to wiemy i one moim zdaniem będą doprowadzały tylko do coraz trudniejszej sytuacji rodzin i demografii w Europie, co widać chociażby po statystykach rozwodów, małżeństw, jest coraz więcej rozwodów, coraz mniej małżeństw i coraz mniej dzieci. To myślę, że te statystyki mówią najwięcej na ten temat. Właśnie, czy nie jest tak, że jeżeli chodzi o strategię demograficzną, czy strategie demograficzne w Unii Europejskiej, to bardziej są one związane ze strategiami migracyjnymi w Polsce, natomiast jednak ta strategia demograficzna jest zdecydowanie związana z rodziną, z budowaniem rodziny. Czy tutaj, czy ta droga, którą Unia wybiera, jeżeli chodzi o rozwiązywanie problemów demograficznych, jest bardziej związana z strategią właśnie migracyjną, rozwijaniem tego kierunku, jeżeli chodzi o rozwiązywanie problemów związanych z demografią na Starym Kontynencie? Oczywiście migracja, tak, o której Pan wspomniał, jest jednym z takich chyba najczęściej pojawiających się pomysłów na to wyzwanie demograficzne, z jakim się kraje Unii Europejskiej borykają. Tu trzeba oczywiście dopowiedzieć, że sama polityka rodzinna jest w mniejszym stopniu powinna być domeną Unii Europejskiej, bo ona jest raczej zarezerwowana dla krajów członkowskich, więc tutaj oczywiście to jest też szerszy temat, ale można by chociażby podać przykład Francji czy innych krajów, które na przykład na poziomie pewnych świadczeń socjalnych czy wsparcia rodziny mają oczywiście sytuację dobrą. I Polska właściwie programem 500+ do tego poziomu dołączyła. A więc oczywiście kraje członkowskie Unii Europejskiej prowadzą polityki rodzinne, to jest jasne. Natomiast wydaje mi się, że one jednak, tutaj też trudno o pewne ogólnienia, bo na przykład w tej samej Unii Europejskiej są Węgry, czy Niemcy, czy Francja, więc każdy z tych krajów prowadzi swoją politykę rodzinną. Mam wrażenie, że w niewielu krajach ona jest rzeczywiście tak, jak w Polsce czy na Węgrzech, sprofilowana pod kątem wzmacniania małżeństw, ograniczania liczby rozwodów i zwiększania dzietności. I ta różnica rzeczywiście się wybija. Natomiast oczywiście ona jest obecna właściwie w całej Unii Europejskiej. A musimy też pamiętać, że ona zawsze będzie bardziej kontekstualna, bo każdy kraj też w swoim działaniu w tym obszarze musi uwzględniać swoją konkretną sytuację. Wiem, że te sytuacje są po prostu różne. Tak, no właśnie, to jest specyfika różnych krajów, jednak trudno tutaj mówić o jakimś wspólnym
wspólnym podejściu do tego problemu. Chciałem zapytać pana o taki wątek bardziej ekonomiczny, to znaczy o rozwiązania prorodzinne w firmach, tak patrząc już z punktu widzenia gospodarki, ekonomii. Na ile te rozwiązania są istotne i czy one są w polskich warunkach wystarczające? Prorodzinne rozwiązywania w biznesie, w firmach różnego rodzaju i w firmach z kapitałem polskim, zagranicznym, spółki publiczne, firmy prywatne. Ja miałem okazję uczestniczyć w badaniu wiosną tego roku na temat prorodzinnych rozwiązań w polskich firmach prywatnych, które jako Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie wspólnie realizowaliśmy z Fundacją Projekt.pl. I można powiedzieć tak, polski sektor firm prywatnych jest, można powiedzieć, nie ma w jakimś sensie na początku drogi myślenia o znaczeniu prorodzinnych rozwiązań. Te rozwiązania oczywiście są. One są częściej w większych firmach, rzadziej w mniejszych firmach i częściej pojawiają się na przykład w firmach funkcjonujących w dużych miastach. Takie najpopularniejsze rozwiązania prorodzinne w polskich firmach to jest na przykład urlop ojcowski, co jest moim zdaniem bardzo pozytywne. Możliwości też pracy, podejmowania w pracy w niepełnym wymiarze czasu. Co ciekawe, praca zdalna nadal nie jest bardzo powszechną formą realizacji pracy, a wiemy, że ona może być dogodna czy sprzyjająca też godzeniu pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Więc polska sytuacja jest, można powiedzieć, jesteśmy nieco bardziej na początku tej drogi w porównaniu na przykład z krajami zachodnimi. A że warto firmom wprowadzać te rozwiązania, to już w literaturze też i badaniach naukowych widać bardzo wyraźnie, że te firmy po prostu na tym zyskują. Pracownicy są w stanie lepiej łączyć role zawodowe i rodzinne i w związku z tym być efektywniejszymi, a w perspektywie długiej też bardziej lojalnymi pracownikami, więc warto na to zwracać polskim firmom uwagę i myślę, że ten wątek się będzie rozwijał, bo biznes, rynek firmy to jest bardzo ważny według mnie obszar, gdzie polityka demograficzna też powinna być realizowana. Właśnie, czy pandemia coś zmieniła pod tym względem? Właśnie pojawienie się pracy zdalnej na taką skalę, na tak dużą skalę. Pan wspominał, że to niektóre problemy rozwiązała, niektóre problemy się pojawiły. Ale tutaj czy te doświadczenia ostatniego roku czegoś nauczyły firmy pod względem, patrząc tak właśnie pod względem rozwiązań prorodzinnych, czyli no jednak bardziej sprzyjających tak, funkcjonowaniu rodziny? Tego pytania wprost nie zadawaliśmy, czy firmy się czegoś nauczyły, natomiast moja obserwacja i to, co mieliśmy do dyspozycji, rzeczywiście pokazuje, że oczywiście na pierwszy plan się wysuwa ta praca zdalna, która się pojawiła jako pewna konieczność. Oczywiście tam, gdzie było to możliwe, bo zdajemy sobie sprawę, że nie w każdej branży, nie każda firma jest w stanie sobie w jakimś stopniu dużym pozwolić na to z racji na specyfikę jej działania, że pracę zdalną wprowadza. Ale mam wrażenie, że po pandemii tej pracy zdalnej będzie więcej i to nie tylko u nas się o tym mówi, także za granicą. Myślę też, że ta pandemia była wielką lekcją dla wszystkich firm, tak jak dla każdego z nas. No chociażby to zatrzymanie łańcuchów dostaw, tak? Mi się wydaje, że też mówi się o tym nowym otwarciu, nowej ekonomii. Myślę, wydaje, że będziemy świadkami tego, że firmy też będą już wyciągają z tego wnioski i mam takie wrażenie też, że sporo rozwiązań, które właśnie po pandemii albo będą coraz popularniejsze, albo też po prostu się pojawią jako nowe rozwiązania. Mam nadzieję, że jak najwięcej z nich będzie też sprzyjało właśnie prorodzinności firm. Właśnie, czy ten taki argument prorodzinności firmy nie jest takim czynnikiem zachęcającym pracowników? Czy na przykład w negocjacjach między pracownikiem a pracodawcą taki argument? Oczywiście. Że jesteśmy firmą na przykład prorodzinną, pomagamy rodzinie, jest odbierany jako no, pewna wartość, atut i chętni tacy pracownicy znajdują miejsce właśnie w takich firmach, w tego typu firmach. Myślę, że w pierwszej kolejności oczywiście to dotyczy tych pracowników, którzy mają rodziny albo którzy myślą o założeniu rodziny, a z tych badań, które też przy okazji strategii demograficznej się publikuje, mamy deklaracje mniej więcej na poziomie 90% Polaków, którzy mówią, że chcą mieć rodziny, chcą mieć dzieci, więc myślę sobie, właściwie można powiedzieć, w przypadku Polski możemy mówić o tym, że właściwie dla większości pracowników te rozwiązania prorodzinne będą ważne. I rzeczywiście myślę, że coraz częściej pracodawcy będą zdawać sobie z tego sprawę, bo
właśnie też z tych badań wynika, że na przykład pracodawcy, nawet jeżeli mają pewne rozwiązania prorodzinne, to nie dość rzadko ciągle jeszcze je komunikują na zewnątrz, czyli nie chwalą się nimi. Co jest też zastanawiające. No powinni się chwalić. Jak dziękuję bardzo. Dziękuję panu za udział w naszym programie. Dziękuję uprzejmie. Naszym gościem był pan profesor Michał Adam Michalski z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie. Dziękuję panu. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.